Cześć, z tej strony Leszek. Dzisiaj znowu o fiksach roboczych, kolejny Hulta Force. O, tutaj bardzo ładnie widać logo. Nie pamiętam, czy to jest szwedzka, jakaś skandynawska produkcja, ale bardzo nożyki sympatyczne. Model Elk Kniv, Electrician's Knife, producent Hulta Force. Pochwa króciutka, bo sama część robocza noża, sama głownia jest też króciutka. Oczywiście ulubiony mój roboczy typ pochwy, plastikowa, nie utrudniająca chowania noża. Tak wygląda głownia. To jest nóż dla elektryków. Jeśli ktoś kiedyś próbował jakimś długaśnym nożem obrobić kable z izolacji, to wie doskonale, dlaczego ta głownia jest taka krótka. Tutaj dla porównania mój palec. Oczywiście palce, jak już mówiłem, mam dosyć duże, ale i tak do pierwszego stawu, od czubka palca do pierwszego stawu, to jest mniej więcej tyle, ile ma głownia noża. Logo producenta Hulta Force tutaj prawdopodobnie jakoś tam wypalone laserem. Podobnie jak w innym nożu Hulta Force, który tam kiedyś omawiałem. Dosyć ostre rogi, także nawet w jakimś survivalu, znaczy rogi, brzegi, więc w jakimś survivalu pewnie też da radę tutaj, żeby krzesiwo odpalać. Stal węglowa. O, właśnie, jeśli już jesteśmy przy stali węglowej i krzesiwie, muszę kiedyś sprawdzić teorię, czy rzeczywiście ta stal na prętach ferrożelazowych, żelazo-cyrowych oczywiście, czy lepiej krzesze iskry. Dobra, tutaj jeszcze też dodatkowo jedna krawędź tnąca. Nie ma niestety żadnej instrukcji obsługi do tego noża, także jeśli chodzi o tą krawędź tnącą, tą dłuższą, nie mam wątpliwości, jak się jej używa, natomiast tą krótszą prawdopodobnie podejrzewam, że będzie używano mniej więcej w taki sposób. Sobie załatwiłem już tutaj zaraz jakieś tam skrawki, stare kabli. Prawdopodobnie to będzie tak. Aha, dokładnie tak. Pięknie nóż się zagłębia w izolację. Super sprawa. Powiem szczerze, że jeszcze mi się tak dobrze nie cięło izolacji jak tym właśnie narzędziem. Tu nie do końca nam się udało przeciąć, ale całkiem fajny nożyk. No i krótka krawędź do czegoś takiego. Jako że stal węglowa, trochę się o nią obawiam, bo był z cementu, ogólnie z zaprawy budowlanej, może przyspieszać korozję. Na pewno pył z płyt gipsowo-kartonowy, ogólnie gips, na pewno będzie przyspieszać korozję. To mnie trochę martwi w stosunku do tego noża, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. O, spodobało mi się, więc chyba już się pobawię do końca. No super sprawa. Jeszcze mi się nie udało, a przyznam się, że już parę razy się bawiłem w obieranie kabli z różnych przyczyn. Jeszcze mi się takiego gdzieś półmetrowego odcinka nie udało nigdy tak szybko obrobić. Także to tyle. Zaraz mi bateria padnie.